8 października 2015 roku warszawski Teatr Syrena gościł przedstawicieli najlepszych polskich uczelni wyższych, reprezentantów rządu, biznesu oraz młodych i zdolnych naukowców. Odbyła się gala podsumowująca pierwszą edycję programu naukowo-edukacyjnego Adamet Smart Up, dedykowanego do młodych i utalentowanych ludzi w Polsce. Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony na dzisiejsze spotkanie. Zostałem wybrany do poprowadzenia gali dla wybranych. Myślę, że zarówno prowadzący, jak i ci, którzy dziś są laureatami tego dnia, reprezentują najwyższy poziom i to mnie bardzo cieszy. Co prawda w zupełnie różnych dziedzinach, ale myślę, że mamy ze sobą coś wspólnego. Talent, aby mógł istnieć, trzeba go rozwijać i szlifować jak brylant. Trzeba młodym ludziom tworzyć odpowiednie warunki rozwoju już na bardzo wczesnym etapie edukacji. Minął rok od uruchomienia pierwszej edycji programu Adamet Smart Up. Do pierwszej edycji zarejestrowały się 5534 osoby z całej Polski. Na tej podstawie przez rok wyłoniliśmy 50 laureatów programu, którzy udali się na obóz naukowy, a następnie teraz wyłoniliśmy 10 laureatów Nagrody Głównej, którzy otrzymają indywidualny pakiet konsultacji edukacyjnych dostosowany do ich potrzeb. Podczas gali przedstawiciele Rady Naukowej programu ogłosili zwycięzców, pośród których znaleźli się olimpijczycy, ale także miłośnicy szachów, nurkowania, lotnictwa czy języka japońskiego. 10 laureatów to naprawdę wyjątkowi ludzie. Tacy, którzy mają pasję, zaangażowanie, którzy chcą coś w życiu osiągać, a wielu z nich już pierwsze sukcesy ma na swoim koncie. Najbardziej interesuje mnie biologia syntetyczna. Jest to całkiem nowa dziedzina, taki odłam biologii, który specjalizuje się w tym, że w pewien sposób programujemy komórki, zmuszamy je do działania na sposób, który my sobie zaplanujemy. Nauka jest dla mnie formą rozwoju, pasją, czymś bardzo interesującym, intrygującym i bardzo szeroko rozumianym, bo każdy może ją w inny sposób rozumieć. Kiedy ja byłem w ich wieku, to nie miałem 10% tej wiedzy, którą oni mają, natomiast z drugiej strony oni interesują się nie tylko tym wąskim działem nauki, w którym osiągają największe sukcesy. Wręczenie nagród to nie wszystko. Uczestnicy gali mieli przyjemność wysłuchać koncertu Piotra Pawlaka, zdolnego pianisty i matematyka, a także wymieniać wrażenia i opinie oraz nawiązywać nowe znajomości w świecie nauki. Młody naukowiec musi bowiem dać się poznać. Jaki jest klucz do sukcesu? Młodym naukowcom poleciłbym to, żeby przede wszystkim nie przestali wierzyć w siebie. Trzeba pisać w wiele miejsc, trzeba znaleźć sobie opiekuna naukowego i realizować to, co chcemy realizować. Trzeba interesować się przede wszystkim nauką, szukać różnych form, gdzie można poszerzać swoją wiedzę na ten temat, wszelkich form konkursów. Żeby zostać dobrym naukowcem, trzeba się nie bać stawiania pytań, trzeba być bojowym i iść do przodu i korzystać ze zdobyczy współczesnej techniki, bo to jest istotne, to ułatwia życie po prostu. Jak zapewniają organizatorzy, pierwsza edycja programu na pewno nie jest ostatnią. Grupa Adamet niezmiennie wspiera młodych polskich naukowców. Druga edycja programu rozpoczęła się we wrześniu 2015 roku. Zachęcamy wszystkich do rejestracji na stronie www.adametsmartup.pl i do zostania laureatami programu, do wyjechania na innowacyjny obóz naukowy.